Cześć, z tej strony Jarpen. Witajcie w kolejnym odcinku z cyklu Dwarven Bike. 31 marca 2021. Środa. Temperatura taka dosyć rzeźka, ale mamy dzisiaj bardzo, bardzo ciepło, więc pozwoliłem sobie już na krótkie rękawiczki letnie. No i co? Jedziemy spełniać marzenie. Kolejne szwajcarskie marzenie. Przypominam dla tych, którzy są pierwszy raz albo zapomnieli. Jesteśmy Szwajcarii, mieszkam w Szwajcarii. Jeżdżę rowerem po Szwajcarii nie tylko. I dzisiaj marzeniem do spełnienia jest przełęcz Schallenberg. Na przełęczy Schallenberg już byliśmy, ale dupę sobie podwiozłem tam pod przełęcz, wjechałem na przełęcz, wjechałem i to tak wyglądało. I wydawało mi się, że trasa Dom Schallenberg Dom jest parę lat temu, to jest niemożliwe, za daleko. A dzisiaj jadę się przejechać. I żeby nie było tak za łatwo, że robię tylko tą trasę, to jeszcze najpierw jedziemy do Berna, bo w Bernie odbieram Patryka i jedziemy razem. Patryk nie robi dziś ze mną całej trasy, nie ma tyle czasu, ale wiecie, znalazł fajniejsze rzeczy niż rower, nie wiem jak to jest możliwe, no ale jedzie ze mną, także dzisiaj będzie trochę towarzystwa, to szybciej zleci. Lecimy do Berna, cała trasa w przeliczeniu ma mieć około 100 km i jakieś 1300 metrów do góry. Zobaczymy ile wyjdzie w praniu, bo mam dzisiaj szalone opcje na bardzo panoramiczną traskę już na samej przełęczy, ale wstępnie ma być tam droga szutrowa. Na razie nic nie mówię, zobaczycie sobie dalej na filmie. Yo, ile mam opóźnienia? Ile masz opóźnienia? Tyle. 7 minut. 7 minut, nie tak źle. Elegancko, ej, lato w słońcu, już teraz o tej godzinie. No, ja się muszę teraz poprawić, bo na zjeździe jeszcze jechałem na jesiennie, a teraz muszę tutaj wszystko poprawiać. Kilometry za nami, 110 metrów do góry. Wyjeżdżamy z miasta Münzingen. Rozgrzewka dobiega końca. No i jedziemy na Thun. Ale do Thun nie dojeżdżamy, bo odbijamy wcześniej do Steffisburga i w lewo w kierunku przełęczy Schallenberg. Steffisburg. Kilometrów mamy 32. I zaraz zacznie się powoli podjazd. 35 km, 220 do góry i tak naprawdę dopiero teraz zaczyna się podjazd. O, sympatyczne 10-11%, więc trzeba powoli, bo tych metrów dzisiaj trzeba jeszcze nasukać tysiaka, więc nie można się spalić na dzień dobry. Prawie 40 km za nami. 460 metrów do góry. Kiedy to zleciało, nie wiem. Teraz będzie koniec drugiej godziny. Średnie na razie jeszcze 21. Jestem ciekaw, czy widzicie fajne widoki po prawej stronie. Coś wam tam pokażę. Trochę potelepię. Ale jest. Jakoś to idzie.
Nóżko podaje. Znalazłem sobie na 43 km taką oto drogę. Nie jadę po głównej szosie, którą tutaj nawet widzę po mojej prawej stronie, tylko tutaj przez wioseczki. Dużo przyjemniej, ruchu nie ma. Można sobie spokojnie pyrkać do przodu. Jakieś kilometry lecą. Pogoda przepiękna, pełne słońce. No czasami to jest minus, ale nie dzisiaj. Chmurki ani jednej. Jak się rozglądam, nic, zero. Całkowity zniósł dzisiaj 512 metrów. Jeszcze przynajmniej drugie tyle i jeszcze trochę. Piękna droga. Kościół na szczycie tego pagórka. W tle góry. Jeszcze śniegu sporo. Oczywiście jest to dużo mniej niż by się chciało, niż powinno być. Ale dużo więcej niż było rok temu w latach ubiegłych. Dosyć długa zima. I jeszcze był spadek temperatury w marcu i nawaliło świeżego puchu. 46 km. Dotarliśmy do ogromnych leśnych, łąkowych, polnych połaci hobbitonu, tfu, ementalu. No, może jeszcze mental tak do końca nie, ale już zaczyna się jego specyfikacja. Cały czas jedziemy sobie powolutku pod Schallenberg. To jest taki rozciągnięty podjazd główny, jeszcze będzie. Nie jest on jakoś strasznie długi. Zresztą sama przełęcz to ona co tam ma, 1200 czy coś koło tego, więc jakiegoś szaleństwa nie ma. No chodzi oczywiście o dystans z domu, który miałem na przełęcz i jakiś taki zupełnie niewytłumaczalny strach, że przecież ja sobie nie poradzę. A dzisiaj jest super przyjemnie, druga przerwa właśnie za mną. O, proszę bardzo, śnieg i mokra droga, czyli tutaj słońce rzadko dociera, jeszcze tego nie stopiło. No ale jaką my tu mamy wysokość, bo może to też od wysokości zależy. Wysokość 913 metrów nad poziomem morza. No około 1000 właśnie od czasu do czasu jeszcze można takie połacie śniegu skryte gdzieś tam w ciemnościach, w cieniu znaleźć. No, batonów mam 5 plus żel. Może nie starczyć przy tym, ile już zjadłem, bo zostały mi 2 batony i żel. Możliwe, że potem ewentualnie gdzieś po drodze coś znajdziemy, jakąś stację kolejową. I wtedy sobie coś jeszcze dokupię. Póki co na stację nie ma co liczyć, bo jesteśmy na totalnym zadupiu. Niewiele tutaj jest. Trochę tylko właśnie rolników. Spokój, cisza. Tutaj bez jakiegoś samochodu to w ogóle zapomnijcie, żeby gdziekolwiek dotrzeć. A zaczyna już być trochę zielono. No ale to ciepło jest dopiero tydzień. To jeszcze za wcześnie, za wcześnie. Może jeszcze tak z jeden tydzień takiej ciepłoty i będzie można powiedzieć, że jest fajnie. Odcinki wiosenne mam nadzieję też na kanał wpadną. Wpadną też, ale nie wiem czy jeszcze w tym sezonie, czy dopiero na jesieni. Odcinki z nowej serii na kanale. O czym będę jeszcze wam mówił. Na razie mała tajemnica. Parę osób być może już się domyśla. I chyba wracamy na właściwą szosę, jak tak sobie patrzę. Bo już koniec możliwości objazdu. I robimy właściwy podjazd pod Schallenberg. Schallenberg nie jest już ponad nami, na szczycie tego dużego pagórka, który jest przed nami. Mogłoby tak być, bo zjeżdżamy teraz trochę w dół, nie widzę innej drogi. Kto wie, zaraz się przekonamy. Równo 50 km, właśnie tyle minęło, 50. Po tym też widać, że się sezon już zaczął. W sensie wiosna, motory. Dzisiaj jest dzień roboczy, a już dużo pojazdów na drodze. 6,25 do góry, wysokość, na której jesteśmy,
942 metry nad poziomem morza. 2 godziny 25 od wyjazdu z domu. Pół do drugiej. Zaczyna się ożywczy wiaterek, co mi się bardzo podoba. Idealnie. Jesteśmy już prawie na 1000 wysokości, 51 km. Te przepiękne drzewka doskonale pamiętam z poprzedniego podjazdu. Dużo pojazdów było, tłoczno. Nie pamiętam, jaka to była data, ale jakiś wolny dzień, co z kolegą jechaliśmy. No i plan jest zrobić Schellenberg na raz bez postoi. 1000 jest, wysokości jeszcze 200. km, prawie 1100 nad poziomem morza. Kiedy to zleciało, to nie wiem. Ja się zastanawiam, co ja takiego zrobiłem przez zimę, że 8% zrobiło się dla mnie wygodnym jazdą. Wygodną jazdą, tak. 7%, 8%. Po prostu sobie jadę, rozglądam się i patrzę, gdzie by tu można było zrobić fotkę. Po czym sobie przypominam, że jadę Schellenberg na raz i będę zjeżdżał z drugiej strony. Powód, żeby tu wrócić po raz kolejny. Koniecznie w dzień zwykły, tak jak dzisiaj. Mega przyjemnie, bo w weekend jest to przełęcz motocyklistów. Nawet mają na szczycie spotkania, więc jest pozamiatane. Czy wy widzicie w oddali to, co ja widzę? Z pewnością. Wyjeżdżamy na przełęcz, na raz. Jarpen, Jarpen! Złapałeś kolejny level. Jest fajnie, jest moc. A to jeszcze nie jest nawet początek sezonu, bo dalej jeżdżę na Zwifcie i robię plan treningowy. Uwaga, uwaga. Wjechałem. Schellenberg zaliczone. Wysokość oficjalna 1167. Jest. Brawo, Jarpen. Chyba nade mną jakieś samoloty mają ćwiczenia, bo co chwilę słyszę, jakby bombowiec zaraz miał coś spuścić. A tymczasem odcinek specjalny w krainie Jarpena, coś czego zwykły szosowiec nigdy nie zrobi, mianowicie jazda po szuterku. Teoretycznie 3,5 km mam mieć tej drogi. Jeszcze nie wiem, czy będę żałował, ale ta droga nie będzie zjazdem z przełęczy Schellenberg, bo ten zjazd już w krainie był. No mógłbym go dzisiaj zrobić w dolnym chwycie, ale zrobimy coś fajniejszego. Chcę się przejechać tutaj grzbietem. No jakby nie było najwyższego punktu w okolicy i znaleźć idealną miejscówkę na idealną fotkę. Problem polega na tym, że teoretycznie jest tutaj szlak do wędrowania. Może leżeć śnieg, na razie go nie ma i już zjeżdżamy, więc się go więcej nie spodziewam. Mogę złapać gumę, to już będzie w ogóle katastrofa. A jesteśmy, przypominam, na Zadupiu. I co jeszcze? Aha! Najbardziej prawdopodobne jest to, że pogoni mnie jakiś rolnik, bo jest tutaj generalnie zakaz wjazdu. Będziemy przejeżdżali przez posiadłości rolników i może być tak, że będzie zamknięte. Się jeszcze okaże. W sensie będzie zablokowane, na przykład, bo krowy będą na pastwisku. Halo! Ale z drugiej strony, skoro jedziemy po szlaku do wędrowania, to każda blokada powinna dać się odblokować, żeby można było przejść dalej, bo szlaków turystycznych zamykać nie wolno. No i właśnie, jeszcze piasek jak piasek, ale jak jeszcze jest woda, to będzie ciekawie. Także macie odcinek gravelowy krainy Jarpena. Garmin będzie trochę piszczał, bo ja sobie już zrobiłem oczywiście tą trasę bezpieczniejszą ze zjazdem po asfalcie, a jednak postanowiłem, że zaryzykuję, bo jak teraz nie zaryzykuję, no to czym ja tu i kiedy tu przyjadę? O, i tutaj teoretycznie fajna miejscówka na fotkę. Ścieżki do wędrowania mają to do siebie, że pastwiska mogą być właśnie zamknięte. W ten sposób trzeba przejść, przełożyć rower, zamknąć ścieżkę, żeby nic nie wyszło i można jechać dalej.
28 na razie daje radę. Ale za jakiś czas powinniśmy dojechać do wybetonowanej części, bo tam są też domostwa, więc ludzie muszą jakoś dojeżdżać do domów. Normalnie zamieszkałe, nie tylko jakieś pastwiska okresowe. No dalej już będzie asfalt, będziemy koło jakiejś strzelnicy przejeżdżać. No i popatrzcie sobie, jaką sobie drogę wybrałem. Masakra! Idziemy dalej, nie? Tam u góry jest jakaś platforma widokowa, ale tam dzisiaj nie idziemy. Idziemy do tamtej chałupy, a potem od chałupy będziemy dalej szukali drogi przez las. Fajnie. Ale pięknie. Bo ja tu dziś zaraz skręcam. Tylko gdzie? To by było gdzieś tutaj. Znowu wjeżdżamy na dziką drogę. Jak chce się pojechać dziwnymi drogami, to potem tak jest. O. Tylko tu, że jest taka typowa leśna. Ajajaj, trzeba sprawdzić na mapie, czy ja coś tutaj mogę jeszcze zakombinować. Nie, bo też będzie całkiem i to nie na tą stronę Schallenberg. Ja nie będę potem podjeżdżał. Ale to jest tylko kawałeczek. Kawałeczek to ja mogę nawet rower poprowadzić. Dobra, próbujemy. No risk, no fun. Aha, słyszę strzały, to znaczy, że dojeżdżą do właściwego miejsca, bo po drodze ma być strzelnica. Nogi mi bardziej bolą jak na tym podjeździe. Tu się trzeba utrzymać na tym rowerze. Dobra, zwalniamy. Dobrze, jest i asfalt. Tylko ja na nim nie będę szalał, bo mam jeszcze zapieszczone opony. Przydałoby się przez jakąś kałużę przejechać i osuszyć. No ale zjechać trzeba, tutaj będzie tak fajnie. No, przy improwizowanej trasie zamiast na poprzednim skrzyżowaniu skręcić w prawo, to skręciłem w lewo, bo patrzyłem w dół, a to nie ta droga. No i teraz muszę z powrotem to podjechać, jeśli chcę wyjechać tam, gdzie chciałem. Jarpen Gravel Adventures, niespodziewajka. Dojechałem do tej strzelnicy, okazało się, że to nie tyle strzelnica, co chyba taki trochę poligon wojskowy. Jakiś gość na dzień dobry mnie zatrzymał. Po francusku coś tam pitolił, wiadomo. Nie idzie go zrozumieć, innego języka nie, panie Majerz. No to co? No to muszę wrócić. Tylko ja za bardzo nie mam innej drogi i trzeba będzie trochę nadłożyć drogi. No ale co? Przygoda. Każdej chwili szkoda. Wracamy jednak tam, gdzie zjeżdżaliśmy. Trzeba będzie parę kilometrów zrobić więcej. A, nic się nie stało. Będzie ok. Po prostu potrwa to dłużej i spóźni się na przegrany mecz Polska-Anglia. Także jeszcze raz.
Ale kuźwa stromo. Ja pierdziela, aż mnie przerzuca do przodu. Oj, wyjechaliśmy na drogę główną, można to tak nazwać. Jedziemy dalej, nadrabiamy trochę kilometrów. Będzie ich więcej. km, trochę więcej cywilizacji, 950 dzisiaj do góry. Tutaj oczywiście dalej po w cieniu, przy strumieniu jeszcze śnieg leży, ale jest mega ciepło. Jak stanąłem sobie w miejscowości przy betonie, żeby zmienić baterię, no to momentalnie gorąco. Tutaj teraz czymy takie 2-3% do góry, żeby nie było za łatwo. Także zaraz już będzie 1000 dzisiaj zrobione. Kurczę, jeszcze nie tak dawno, pamiętacie, każdy 1000 do góry to było odtrąbienie, święto jest, udało się. A dzisiaj jakoś to tak pykło i już. 72 km się kończy powoli. 1037 do góry. I znowu zjechałem z głównej drogi, jadę boczną, tutaj też mnie jeszcze nie było. Jest troszeczkę wyżej, dużo ładniejsze widoki, zaraz zobaczycie, jak przejdziemy tutaj przez to gospodarstwo. I tutaj u góry jest taka buda i z niej traktory wyjeżdżają, przynajmniej tak było kiedyś. Teraz nie każdy chłop to robi. No i zobaczymy, czy będzie widoczek. Trochę jest, za chwilkę będzie więcej. O, napęd mi trochę rzęzi. Rower będzie do mycia po dzisiejszej jeździe. No to są minusy właśnie takich wypadów. Jest fajnie przygodowo. Idzie łatwiej złapać kapcia. Ale potem drugie tyle trzeba siedzieć i pucować rower do stanu perfekcji. Tu. I całkiem w lewo. Tak. A pojedziemy tu na chwilę do góry. Bo będzie lepszy widok. Widoczek tutaj jest taki o. Nie jest gorszy. Girls with their nails done.
I wjeżdżamy do Oberdisba. Oto jakiś zamek. Zamek. Wrota zamknięte, drzwi zamknięte, zdobyć nie ma jak. Mury są. O, tu normalnie się wchodzi. Privat. No jak, żeby inaczej, Szwajcaria, wszystko privat. Ale świetne mury. Ajajaj. Schlossstrasse. Droga zamkowa. 78 km, 1111 do góry. Jesteśmy już na drodze powrotnej do domu. Ale jadę też oczywiście po drogach, na których jeszcze nie byłem. Trzeba poznawać tyle, ile się da tego pięknego świata. Bardzo fajna rundka. Trochę się tam w tym lesie pogubiłem. Chyba jednak nie na szosę, no nie wygłupiajmy się. Gravel. Ewentualnie bardziej MTB. No ale tam od początku było odrodzane, że droga będzie nieutwardzona, czyli no jak jeszcze idzie przez las nieutwardzone, to wiadomo, że szczególnie po zimie możemy się spodziewać błota pośniegowego, kamieni, wyżłobionych dziur przez wodę spływającą. Ale udało się. Na razie tfu, jedziemy, nic się nie dzieje, tylko rowery są fajdane. Wysokość 672 nad poziomem morza. Zjechaliśmy bardzo dużo w dół. No tamte zjazdy były fajne, fajne. Ostre, ostre, strome, strome. Bardzo fajna droga. Tu jeszcze nie byłem i jesteśmy oddzieleni. Z jednej strony górka, z drugiej strony górka, na wprost górka. Także nie trzeba jechać tam przy głównej drodze wiodącej od Thun do Berna. No głównej nie licząc autostrady oczywiście. A tu jest przyjemnie. Jechało jedno auto w zasadzie na całym tym odcinku, co jest rzadkością. Także mega, mega przyjemnie. Thank you.
No, to radar mi błysnął. Ten tego. Ciekawe, ciekawe. Sprawdzę potem ile jechałem, ale było powyżej 50 na pewno. 92 km za nami. 1150 do góry. Jeszcze sobie taką drogę wymyśliłem prawie, że pod domem, którą jeszcze nie jechałem. Nie dziwota. Rozjechane, bo tutaj pole było robione niedawno i nie było komu sprzątnąć. A deszcze zmyją jak przyjdą. Wycieczka świetna. Fantastyczna. Trochę żałuję, że nie zjechałem tu główną drogą, oczywiście z Schallenberg, bo sobie bycywałem. Ja tam miałem dawniejszy rekord prędkości w ogóle, ale dzisiaj trochę wiało, więc nawet jakoś chyba nie było w planach. Tak mi się wydaje. No oczywiście to jest jeszcze powód, żeby jeszcze raz przyjechać. Jeszcze inną drogą, innymi wariantami. I zjechać mimo wszystko. I będziemy powoli kończyć na dziś. Ja jestem bardzo zadowolony. Mam nadzieję, żeby też. Jeśli tak, wiadomo, standardowo. Zostawcie kciuka w górę, zasubskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. I do zobaczenia, mam nadzieję, już niebawem w kolejnym odcinku Krainy Jarpena, vloga rowerowo-krajoznawczego ze Szwajcarii, nie tylko. Cześć! No i jesteśmy. 100 km przejechane, dobra, jest 100,5. Niecałe 20 km na godzinę. 5 godzin samej jazdy plus przygody. 1278 do góry, także stówka, kolejna marcowa jest, fajnie. Średnie ten na 132, co jest dla mnie bardzo dobrą informacją. I ilość oryginalnych, nowych kilometrów, które dzisiaj przejechałem, to... Tak, właśnie dokładnie tyle. Cieszę się niezmiernie. No jeszcze raz, trzymajcie się zdrowo. Dbajcie o kondycję, dbajcie o zdrowie, o swoją odporność, nie dajcie się wirusowi. I do zobaczenia. Cześć.